Są nowinki, ale takie drobne. Na przykład model Ultimate ma taki otwierany port chłodzący. Można sobie otworzyć klapeczkę, przez którą będzie uciekało ze środka gorące powietrze. Za tanie pieniądze masz to samo, co ludzie wydają ciężko zarobioną kapuchę na No, flagowce. bądźmy szczerzy, Nubia to już jest telefon naprawdę dla hardkorów, gadżeciarzy i ryzykantów, no bo mają te telefony swoje specyficzne przypadłości. Cześć, witamy Was po przerwie technicznej. No i witamy od razu z przytupem, dlatego że mamy ostatnio dużo dużych premier, a będzie jeszcze więcej w przyszłości niedalekiej całkiem. Zaczniemy od tego, co ostatnio, czyli od Vivo, które pokazało dwa składaki, jeden zupełnie nowiutki, drugi jako kontynuację. No i tablet, o tablecie nie będziemy się rozgadywać za bardzo, ale wspomnijmy o składakach. Tak I jest. zacznijmy może od X Flipa, który jest rzeczywiście w ofercie nowością w ofercie Vivo. Jest to smartfonik taki od zwykły smartfon, który sobie można złożyć, tak? Czyli nie taki zwykły zupełnie. I wydaje mi się, że zrobili dosyć dobrą robotę. Po pierwsze, on dosyć ładnie wygląda. Ma duży zewnętrzny ekran, co od razu u mnie budzi miłe uczucia, ciepłe względem producenta i bardzo się cieszę, że tak zrobili. Bo co prawda małe, okrąglutkie wyglądają fajnie, ale nie aż tak fajnie jak duży ekran, na którym się mieści więcej informacji jednak. Wsadzili tam oczywiście bebechy flagowca właściwie, dlatego że jest i Snapdragon w 8 z plusem generacji pierwszej i jest AMOLEDowe, właśnie w zasadzie dwa AMOLEDowe wyświetlacze. Jeden troszeczkę lepszy, drugi troszeczkę gorszy, jeden trochę większy, drugi trochę mniejszy. Ale zapomniałem. Ten składany to jest AMOLED 674 po rozłożeniu z 10-bitowym kolorem i z rozdzielczością no Full HD z plusem takim większym, bo to jest 1080 na 2520. Ma 120 Hz ekran ten wewnętrzny główny, natomiast ten zewnętrzny jest troszeczkę gorszy, bo 16 milionów kolorów, też AMOLED 3 cale. No i tak rozdzielczość tak mniej więcej, no trochę większa od VGA, tak? To jest 682 na 422. I 60 Hz, podczas gdy ten w środku ma 120 Hz. No tak, ale to jest ekran pomocniczy, on będzie grał zawsze drugie skrzypce, ale przyda się do kadrowania selfiaków, bo dzięki temu ekranowi będzie można wykorzystać do selfiaków główny aparat, który ma 50 megapikseli i optyczną stabilizację, co jest bardzo fajne, a do tego drugi jest szerokokątny dwunasteczka, no też nie głupio. No i w sumie lepiej robić selfiaki czymś takim niż tym aparacikiem w otworku, no bo on też jest niebiedny, bo 32-megowy. No, ale jednak co optyczna stabilizacja, to optyczna stabilizacja, a i szeroki kąt czasem się przyda, jak sobie robimy grupowe selfie, więc czemuż by nie? Zdaje mi się, że jest bardzo fajnie. Fotograficznie może to nie jest tytan, ale jeżeli chodzi o tego typu smartfony składane, no to umówmy Żadne. się, że nie ma tytanów tak naprawdę. Dokładnie, ale jest Dlatego, bardzo że dobry. zwróćcie uwagę, że on musi być cieniutki po rozłożeniu i jak najcieńszy po złożeniu, w związku z tym im mniej się tam upakuje, tym lepiej. Bateria jest oczywiście dwuczęściowa i to jest bateryjka taka, która ma pojemność mniej więcej 4-400 mAh. Łącznie. Słucham? Łącznie, razem licząc. Tak, razem, dlatego że tam są dwie różne ze względu na wielkość tych jakby poszczególnych części. Oni podają, że jest 373 plus 1227, dwie bateryjki, czy jedna trzykrotnie większa od drugiej tak naprawdę, prawie No że. bo wiecie, tam druga w tym module, co jest dodatkowy wyświetlacz, aparat, no tam nie było miejsca i tak dobrze, że tyle wsadzili, bo jak na składaka w formie klapki, to 4400 moim zdaniem to jest całkiem fajny wynik i tu nie ma się czego czepiać. A jeszcze jest 44-watowe ładowanie, co też jest fajne i co też nie jest powszechne w klapeczkach. Nie ma bezprzewodowego, tyle, co warto Okay. wiedzieć, ale też zabrakło miejsca prawdopodobnie na cewkę, w związku z tym, no, jak się stara oszczędzać na grubości, no to tak po prostu wychodzi i przy tym typie smartfonów przez jakiś czas będziemy prawdopodobnie tak mieli, że no, będą producenci starali się jednak mniej rzeczy pakować, takich, które wymagają właśnie utycia telefonu. No cudów nie ma. Nie ma cudów, ale rzecz wydaje się całkiem miła. Ja powiem szczerze, że dzisiaj w pośpiechu straszliwym robiłem te telefony i nie spojrzałem na ceny.
No to już mówię, w Chinach mamy do wyboru dwa warianty, 12256 i 12512, czyli całkiem niebiednie. I ceny w Chinach to 3677 albo 405. Do tego dorzucamy VAT. Nadal wychodzi, wydaje mi się, całkiem sympatyczna ta cena. Pamiętajmy, że składaki no jednak są droższe od klasycznych flagowców. A tu jednak no już tak ta cena, no nie chcę powiedzieć, że się robi przystępna, ale taka w miarę, no. Jak ktoś jest gadżeciarzem, to już ta cena zaczyna być strawna. Także no, jeszcze nie wiem, czy te telefony trafią do szerszej dystrybucji, ale miejmy nadzieję, że w końcu się Vivo na to zdecyduje, no bo prawda, jednak troszeczkę tak pozostaje w tle za konkurencją, jeżeli chodzi o No, ofertę światową, tak? No bo w to Chinach są prawda. telefony, ale u nas na przykład nie kupimy sobie składaka Vivo, ale możemy kupić składaka konkurencyjnego producenta ze stajni BBK, prawda? No więc, no kurczę, Vivo, ruchy trochę z tymi telefonami. I drugi składak od Vivo, który jest tak naprawdę troszkę powtórką z rozrywki, to troszkę z jednej strony bogatszą, a z innej strony biedniejszą, na przykład z aparatami poszło. Mowa o X Fold 2, który wygląda bardzo fajnie. Nie wspomnieliśmy o designie flipa, który jest też sympatyczny i tam dosyć fajne obudowy wrzucili, bardzo różne i przez to różnią się na przykład wymiarami te telefony i wagą. Podobnie jest tutaj. Mamy kilka kolorów. Błękit, chyba czerwień i czerń, jeżeli dobrze pamiętam w tej chwili, a zerknę jeszcze, a nie, nie zerknę, bo nie wrzuciłem wszystkich zdjęć, ale tak mi się zdaje, że błękit, czerwień i czerń jest i one mają fajne rzuciki. To jest chyba coś, nie wiem, czy to jest skóra jakaś ta ekologiczna znowu, czy to Coś jest tak. jakieś. W każdym razie fajnie to wygląda, to trzeba im przyznać. Natomiast jeżeli chodzi o same bebechy, jest Snapdragon 8 generacji drugiej, dwa AMOLED bardzo podobne do tych, które były w jedynce, także tutaj właściwie nie ma co się za bardzo rozgadywać. Nie zauważyłem, żeby coś zrobili z zawiasami, w związku z tym prawdopodobnie rzecz była sprawdzona i powtarza się właściwie również po Tradycyjnie jedynce. mówili tylko, że no oczywiście są wytrzymałe i tak dalej, tam podawali liczbę złożeń, natomiast jakoś specjalnie nie było wiele poświęcone temu zawiasu, więc możliwe, że coś tam zmodyfikowali, ale pewnie na tyle nieznacznie, że nie uznali za godne, żeby o tym za wiele mówić. Zbiedniało, jeżeli chodzi o wersję pamięci, bo jest tylko 256 plus 12 giga. Może się pojawią w przyszłości następne, diabli Jest wiedzą. 12512 też. Tak? No Tak, ja popatrz, byłem. to w takim razie nie znalazłem specyfikacji. To Natomiast. było na slajdach na koniec konfy pokazane, więc. Okej. Możliwe, że po prostu nie wrzucili na razie jeszcze, bo w sprzedaży na przykład nie ma. Może tak. Zbiedniało troszkę również chyba, jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, bo zniknęła ósemka, tam chyba była portretowa, jeżeli dobrze pamiętam. Jeszcze dodatkowa, czy Tak, ósemka tele. Tym, czy Jakoś takie. zbiedniało 50 ze stabilizacją. Wiesz, co to znaczy zbiedniało względem jedynki? Dlatego, 12 że te tak. aparaty, które są, to w jedynce były, znaczy podobne, bo to nie są te same matryce oczywiście. Tutaj mamy Sony, w Dokładnie, więc jedynce był Samsung. dokładnie, może po prostu na zasadzie podmianki z czegoś musieli zejść, żeby cenę zachować, bo ceny się w zasadzie nie zmieniły. Ten telefon, tak jak powiedziałem, 12256 albo 12512 wychodzi na nasze 5512 630. I poprzednik mniej więcej podobnie kosztował, więc może tutaj o to chodziło. Może. W każdym razie zrezygnowali właśnie z tego jednego aparatu. Wszystkie aparaty, które są w środku, to są, przepraszam, przedniego nie znam. Z tyłu są na pewno wyłącznie matryce Sony i to są niezłe całkiem matryce. Ta 50 to jest bardzo dobra matryca. Te dwunastki dwie to jest IMX663 bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast 50 jest całkiem fajna, to jest ten IMX z ósemką z przodu 866. 866, dokładnie, Osiem i sześć sześć. powtórzmy, stabilizowany, także jest Tak, fajnie. A jest ze stabilizacją. selfie-jaki podali, że 16, także tu chyba się też specjalnie nie mieli czym pochwalić, więc. Jeżeli chodzi o powiększenia, to trzeba pamiętać, że z tyłu jest portret, w związku z tym to jest powiększenie dwa razy bezstratne. Natomiast jeżeli chodzi o cyfrowe, ojejku, nie mówmy o cyfrowym, tam chyba dwudziestokrotne są te Nie, powiększenia nie, nie, cyfrowe, nie, ale nie. to nie ma sensu mówić w ogóle o Nie tym. ma sensu, wszyscy lansują te, ojej, teraz będą znowu cyfrowy zoom 100 razy, a to nadal będzie zoom cyfrowy i
No. Natomiast jeśli chodzi o bateryjkę, ona też jest tutaj oczywiście dzielona dwa razy po 2400, czyli razem 4800. Z szybkim ładowaniem, tu jest ładowanie 120-watowe, przewodowe i bezprzewodowe również jest 50-watowe. Także fajnie, no. Że tu się bezprzewodowe zmieściło. Fajnie, fajnie, ale nie tak fajnie jak na rozrabiało Xiaomi, bo w końcu pokazali Ultra. Xiaomi 13 Ultra, czyli ten fotograficzny flagowiec z stalową matrycą, oczywiście wiadomka. Także tu jest, no poszli szeroko według mnie, bo oczywiście musi być logo Leica. Oczywiście jest wspomniana calowa matryca, która w dodatku ma zmienną przysłonę od 1.9 do 4.0 i optyczną stabilizację obrazu. Natomiast pozostałe trzy aparaty, tu jest zabawnie, bo to też są 50, tylko trochę inne. To są MX856. I do tego jeszcze dwa z nich, te, które mają teleobiektywy, są jeszcze też optycznie stabilizowane. Pierwszy teleobiektyw ma przybliżenie 3,2 razy, czyli mamy znowu portretówkę z przysłoną 1.8. Drugi to już jest typowy peryskop, wiadomo, przysłona cieniutka 3.0, bo się nie da inaczej w takim obiektywie. I pięciokrotne bezstratne przybliżenie. No i właśnie chwalą się stukrotnym przybliżeniem cyfrowym. Dobra, kochani. 5 razy bezstratnie i na tym skończmy. Dalej się nie posuwamy. Szerokokątny aparat z kolei ma pole widzenia 122 stopni i funkcję makro. A do selfie to już zrobili zwyczajnie 32 mega. I trochę się zastanawiam, bo jakbym robił taki naprawdę dopasiony fotograficznie smartfon, to ja bym z aparatem do selfie też coś odwalił. Nie wiem co, bo w sumie tak, no 32 do selfie jak najbardziej pasuje, ale tak, kurczę, a ja bym go albo schował pod ekran, albo zrobił podwójny aparat, albo jeszcze coś takiego odwalił, żeby było już takie totalne wow. No nie wiem, może ja jestem jakiś, już się zrobiłem straszliwie wybredny. W każdym razie aparat ma stylówę taką, że udaje starodawne aparaty małoobrazkowe, szczególnie w takiej fajnej wersji. Zresztą wszystkie trzy są fajne, bo mamy czarną, zieloną i białą, ale mówię o tej zielonej. Taki, no naprawdę przypomina trochę aparacik, ta oprawa fotograficzna, to jest kontynent już nawet, nie wyspa i wystaje jak diabli, bo tył obudowy ma taką góreczkę i z tego jeszcze wystaje okrągły placek z aparatami. Także będzie to naprawdę w tym momencie grubachne na tej wysokości aparatu, no ale musi być, bo ta celowa matryca jednak swoje mierzy. Flaki flagowe, chyba nie ma specjalnie się na czym rozwodzić, Snapdragon 8 drugiej generacji, bateria 5000, ładowanie 90-watowe, AMOLEDowy ekran 2K, z fajną jasnością, na to jeszcze bym zwrócił uwagę, 2600 nitów to jest więcej niż ma Galaxy S23 Ultra. No i P68, wiadomka, chyba tyle z takich ciekawostek. Głośniki stereo, no to tam takie pierdoły, to wiadomo, no pojechali totalnie, a do tego jeszcze zaoferowali taką przystawkę, Bayer troszeczkę, to się nazywa Professional Photography Kit, to jest nakładka na plecki smartfona, gdzie można na obiektywie tam montować filtry. Tam są jakieś jeszcze filtry w komplecie, jest taki przyczłapik, który... No grip taki nakładany na telefon, ale jednocześnie on może być pilotem do zdalnego wyzwalania migawki. A ceny, słuchajcie, nie przeraziły mnie zupełnie. No Xiaomi tutaj pozostało troszeczkę sobą i jednak dało w miarę dobrą cenę, bo mamy ceny od 3700, bo 4470 na nasze. Do tego oczywiście dorzucacie VAT, przy czym ta najdroższa wersja to ma pamięć 16 giga RAM-u plus tera wewnętrznej, także już jest naprawdę na bogato. Czyli 4500 powiedzmy do tego VAT. No, wydaje mi się, że ta cena jest konkurencyjna względem podobnych telefonów od, dajmy na to, Vivo czy Samsunga. Pytanie, jak ciekaw jestem, bo a masz informację, czy on trafi do nas może? Trąbka. No właśnie, bo ja też nie znalazłem, powiem szczerze, nigdzie czegokolwiek w dokumentacji, co by świadczyło o tym, że ma szansę ten smartfon się znaleźć w Europie. Ptaki ćwierkają, ale te ptaki są bardzo malutkie i bardzo daleko, więc kurczę, no nie wiem. Mam takie tam, ale to bardziej było sugestia. No nie chcę tutaj, bo nie chcę nikogo wkopywać, ale nie, przyjmijmy na razie, że raczej jeżeli będzie, to nie teraz. Może latem. Smartfon będzie sprzedawany przez aparaty i to jest trochę tak, że te tylne aparaty liczą się bardziej najwyraźniej.
później ktoś tam, nie wiem, czy Leica może podpowiedziała Xiaomi, czy ktoś inny, że no, jeżeli robić full wypas fotograficzny, to wrzućmy rzeczywiście dobre aparaty na tył, niech one robią, składają i coś z tego sympatycznego wyjdzie. Powiem ci szczerze, że ja się akurat nie dziwię, że przedni jest po prostu standardowy. To nadal jest trochę tak, że kurczę, przedni jest aparatem niszowym. Ludzie sobie robią selfie, jest im wszystko jedno, jak to selfie będzie wyglądało, byleby wyglądało na ekranie dobrze i w społecznościówkach ewentualnie. W sumie Także tak, no, masz rację, że zazwyczaj selfie robimy po pijaku i ono i tak jest rozmyte, ale ja Mów bym... za siebie, ty mów za siebie, tak. Okej, dobra, ale nie, no ja bym tu jednak, wiesz co, chciał coś, co mi zrobiło. Ja nie mówię, Jacek, że ten aparat ma być dobry, ale na przykład zrobiłbym taki ekran, jak ma Nubia, którą często przywołuję, bo zrobiła na mnie wrażenie. Tamten aparat już robi w miarę jakie takie selfie, a go w ogóle nie widać. Chodzi mi o ten efekt takiego wow właśnie. Dołożyć wow. Znaczy, chodzi ci po prostu o to, żeby nie było widać aparatu. To ja rozumiem. To jak Wiesz co? rozumiem jak najbardziej. Niekoniecznie wyłącznie o to. Chodzi mi o efekt wow. Po prostu, wiesz, no wiadomo, że ten telefon ma robić opad szczęki, no a ja na razie tylko rozdziawiłem gębę, natomiast jeszcze nie rąbnąłem szczęką o podłogę. No a zobacz, tymczasem Vivo na przykład w składaku montuje przedni aparat właściwie nie bardzo wiadomo po co, skoro jest ekran do podglądu. Po co, no po też co masz do rację, wideo czata, do... To już jest No, w no ogóle. może, ale to no kurczę po co. Znaczy, że gdzieś ten przedni aparat, nie wiem, czy w świadomości użytkowników, Chyba tak. kupujących, czy może jest do czegoś potrzebny jednak, diabli wiedzą. Ja powiem szczerze, że nie wiem. Słuchaj, Adaś, pozwól, że ja się troszeczkę cofnę, ale to na zasadzie telegraficznej. Po pierwsze nie wspomnieliśmy, znaczy wspomniałem, ale nie powiedzieliśmy nic więcej o Vivo padzie dwójce. Aha. Ja może powiem tylko tyle, że 10 tysięcy mAh bateria przy 12-calowym wyświetlaczu. Ten wyświetlacz jest całkiem niezły. 144 Hz. 1968x2800. On ma specyficzną, on ma 5:7 chyba stosunek boków, jeżeli Tak, dobrze pamiętam, także ma dosyć specyficzny. To nie jest 3x4 czy 4x3, tylko właśnie taki dziwny 5:7. Dimensity 9000. Tablet jak tablet dla tych, którzy używają, może się przydać, będzie niezły do czytania treści, na przykład w przeciwieństwie do tych takich, które są do oglądania filmów raczej. Tak, I ma klawiaturkę, można do niego dokupić, jest rysik, współpracuje z rysikiem, także taki dosyć uniwersalny. Dwie pierdółki Vivo, obie miały premierę w Indiach, także tylko porządkowo, jeżeli jesteście zainteresowani specyfikacją, to odsyłam do katalogu i to jest Vivo Y100A i Vivo T2 5G. I to w zasadzie te dwie pierdółki jeszcze chciałem wspomnieć, jeżeli chodzi właśnie trzy o Vivo. To wspomnę jeszcze kolejną pierdółkę z kolei w Chinach. China Telecom pokazało Vivo Y78 Plus. Też odsyłam Was do linku, bo raczej do nas nie trafi. Chiński telefon operatorski, szkoda gadać, ale jest, odnotowujmy. Przejdźmy teraz do kolejnej bomby, która w ostatnich czasach nam zasadził nam tę bombę Asus. ROG Phone pokazał siódmą generację ROG Phone'ów. No cóż, no, wiem, że są stali fani Asusa. To są telefony bardzo atrakcyjne. Poniekąd i jeżeli chodzi o design, i oczywiście jeżeli chodzi o specyfikację. Telefony znowu dla graczy ze Snapdragonami, ósemkami generacji drugiej, z AMOLEDowymi wyświetlaczami, z Corning Gorilla Victus i 165-hercowym odświeżaniem w obu wersjach. No cóż, no, fajne telefony dla graczy, nie telefony... fotograficzne po raz kolejny, tak, czyli jest i pamięci sporo, i wydajny procesor, i ładnie wyglądają, i mrygają, natomiast kurczę, znowu nie ma aparatu fotograficznego, znaczy przesadzam, no jest oczywiście 50, tak. Jest poprawny, ale to jest tak, że generalnie telefony dla graczy mają słabe aparaty fotograficzne, tak. No. Słabe, dobrze, może źle się wyrażam. Przeciętne, nie na miarę reszty specyfikacji, bo z reguły, i to nie mówię, nie tylko do Asusa jest przytyk, do wszystkich telefonów gamingowych. Widocznie tak wychodzi producentom z badań, że jak ktoś gra, to nie robi zdjęć. Ma mieć po prostu poprawny, przyzwoity aparat, ale nie flagowy. Cała reszta specyfikacji dorypana pod korek, a aparaty takie ze średniaka. W tych Asusach jeszcze uderzyło mnie to, że są bardzo podobne, zarówno pod względem stylizacji,
jak i specyfikacją do poprzedników, bo tak naprawdę Tak, jakby tak, sobie tak. to one nie tylko podobnie wyglądają, ale w zasadzie bebechy mają, ok, siódemka dostała nowsze flaki, ale to są flaki jeden do jednego z danego okresu. Jak weźmiecie sobie ubiegły rok, analogiczny okres, to tamte flaki były na topie, tak samo te są i to jest, wiadomo, flagowy Snapdragon, flagowy Snapdragon. Najszybsze dostępne pamięci, najszybsze dostępne pamięci. Aparat Wiesz taki co? sobie, aparat taki sobie. Stereo? No stereo. Powiem Także... ci, że ja im wcale nie zamierzam za to Nie, dowalać, dlatego nie. że wydaje mi się, że to jest sensowna To jest... kontynuacja serii. Tak. Nie, nie jakaś rewolucyjna, gdzie budujemy zupełnie nowego smartfona, nie taka, która bazuje na tym, aha, kupiliście fajnego smartfona, wam się podoba, to w następnym przeoszczędzimy na czymś, tylko to jest dobra kontynuacja idąca jakby za ciosem, wkładająca po prostu w sprawdzoną konstrukcję nieco lepsze bebechy, tak jak Bardzo powiedziałem. dobra, tylko taka troszeczkę szablonowa. To znaczy, to nie jest tak, że ja to krytykuję, tylko chciałbym troszeczkę, chociażby w stylizacji zobaczyć czegoś nowego. Chociaż są nowinki, ale takie drobne. Na przykład model Ultimate ma taki otwierany port chłodzący. Można sobie otworzyć klapeczkę, przez którą będzie uciekało ze środka gorące powietrze. Dodał Asus nakładkę chłodzącą, taki przyczłap, który w dodatku ma jeszcze wbudowany dodatkowy głośnik, który ma być subwooferem. No, szumnie nazwany, ale na pewno jest większy niż ten w telefonie. Także fajna kontynuacja. Jak ktoś ma szóstkę, to nie widzę powodów, żeby kupować siódemkę. Natomiast jak ktoś chciał kupić teraz gamingowy smartfon, a nie wiem, miał jakiegoś starszego ROGfona, no to ma powody. Ja nie pamiętam, jakie były baterie, ale podejrzewam, że też w okolicy 6000 mAh w 6 poprzednikach tysięcy i 65-watowe ładowanie tutaj jest, tak. Tak, mam ceny, słuchajcie, od 4800 poprzez 5800, a po 6700 za wersję Ultimate, czyli tą 16 plus 512. No i w zasadzie tyle. Wiem, co u nas. Mogę wam jeszcze powiedzieć, bo to was na pewno interesuje. Aha, podał polski Asus, że seria się będzie rozpoczynać o 4999 i tyle. Także idźcie sobie do sklepu i zobaczcie, ta nakładka chłodząca będzie dodawana na początku gratis. A 5000 to jest całkiem sporo za smartfona, który co prawda ma niezłe flagowe bebechy, ale kurde, nie ma genialnych aparatów. Trzeba być graczem, żeby coś takiego kupić. No, Tak mi się wydaje, jeżeli komuś się to sprawdziło, jeżeli chodzi o wydajność w grach, to pewnie pójdzie za ciosem, ale ja jednak ciągle mam jakieś wątpliwości na temat tych smartfonów dla graczy dedykowanych. Jedyna rzecz, która mnie właściwie w nich uderza, to jest design, tak? Czy te wiatraczki kolorowe w nubiach, czy jakieś bajery, świecące. tak? To są bajery po prostu, które nie wpływają tak naprawdę na wydajność takiego smartfona, natomiast dają poczucie, że się rzeczywiście trzyma w ręce coś dedykowanego i może to rzeczywiście ludzi przyciąga. Natomiast kurczę, no... Flagowce wszystkich firm właściwie nadają się do grania. Po prostu się nadają. Nie wiem, systemy chłodzące ewentualnie, tak? Dedykowane, Tak, ale jakieś też jest specjalne. zimnik Bayer niż Tak, bardziej tak, niż tak. we flagowcach też są rozbudowane układy chłodzenia. Natomiast no, jest nisza, fajnie, ktoś w niej musi być. Asus sobie znalazł dwie fajne nisze, w których siedzi. Nie silą się, to mi się też podoba w to podejście, nie silą się na konkurowanie na zwyczajne smartfony czy na flagowce, odpuścili temat, robią kompakty, bo chodzą słuchy, że Zenfone 10 też będzie kompaktem i robią telefony gamingowe. No i dobrze. Nikomu, ale robią swoje, ktoś tam to kupi. Asus ma, zauważyłem, nawet niemałe grono, powiedzmy nawet fanów. Tak, są fani Asusa w Polsce, znaleźli swoje jak najbardziej. Miejsce. Wiadomo, że nie powalczą z majorsami, z głównymi producentami, z Wielką Piątką, bo nie. A to sobie tam siedzą po troszeczku. Ktoś takie telefony też musi robić. Widocznie główni producenci na to nie idą, bo nawet podobno Xiaomi ma też odpuścić te swoje Black Sharki gamingowe, więc w zasadzie no, Samsung gamingowych nie robi. Apple, no to wiadomo.
Apple jeszcze powiedzmy robi kompakty, ale też nie wiadomo jak długo. A Asus sobie tam pyk, pyk, pyk. Jak ktoś będzie szukał takiego telefonu niekoniecznie mainstreamowego, to sobie pójdzie do Asusa. No jest Nubia, z którą będą musieli konkurować nadal, bo Nubia nie, raczej nie odpuści ale gamingowych smartfonów. Bądźmy szczerze, Nubia to już jest telefon naprawdę dla hardkorów, gadżeciarzy i ryzykantów, no bo mają te telefony swoje specyficzne przypadłości. To od razu mi się przypomina, jak w menu wchodzimy aparatu i mamy zapis poklatkowy, poklatane w czasie. Notorycznie mam bekę z tego. No jak można telefon z takim tłumaczeniem puścić na rynek? No. Wiesz co, może nie wiem, od Czechów przeszło, może u nich jest jakoś podobnie Może, i no, gdzieś może. zostało. No. To od razu mi przypomina pewnego polskiego producenta, który hasło latarka w menu przetłumaczył jako pochodnia, Pochodnia, tak. No. Ale i wiesz, no... jako ratuj. Wiesz, no bo to jest, bo oni używają, znaczy po angielsku używa się oddzielnie latarka i torch, to znaczy flashlight i torch, na wskazanie funkcji jakby, tak? To Zgadza się. jest w obu przypadkach latarka, ale w jednym przypadku działa jak latarka, a w drugim jak, no nie wiem, światło sygnałowe na przykład. No tak, ale Na wiesz, takiej przyszło zasadzie. tłumaczenie w Tak, języku tak. language. Ciach, translatorem, nikt nie patrzył, wrzucili w telefon, poszło. No, ale mieliśmy przynajmniej wtedy uba. Wróćmy do smartfonów, które debiutowały w ostatnim czasie i idziemy w tej chwili na moment do Chin, gdzie Huawei pokazał Enjoy 60X. Smartfona, który wyróżnia się po pierwsze designem, fajnie wygląda, bo jest złoto obramowane tylne aparaty, wyspa tylnych aparatów, a druga rzecz bardzo istotna to jest bateria, która ma pojemność 7000 mAh. Tak poza tym to jest średniaczek, który ma Snapdragona 680, który właściwie niczym więcej się nie wyróżnia. Jeśli chodzi o aparaty, to tam jest 50, jeśli chodzi o pamięć, to jest fajnie, bo jest do 512, jeśli chodzi o pamięć dla użytkownika, no jest ok. Natomiast globalnie to jest średniak z full wypas baterią na rynek Ale chiński. jeszcze jest jedna rzecz, która go wyróżnia. No, no. Stylu. Bo o ile tył przypomina trochę Mate'a, szczególnie w wersji A pomarańczowej, powiedz, o o przód tyle ci chodzi, front tak? wygląda, jakby był żywcem, nie wiem, z 2018 roku albo jeszcze starszy, bo ma taki szerokachny notch. Co jest bez sensu, bo tam nie ma podwójnego aparatu do Nie ma, sekcji. nie ma, nie ma podwójnego. Wygląda to, no nie wiem, nie wiem po co oni to zrobili, chyba To dla. znaczy, wiesz co, nie ma aparatu, ja nie wiem, możliwe, że jest, kurczę, czujnik time of flight na Jest, przykład, jest czujnik, albo bo tam coś. widać, że są, no ale umówmy się, że czujnik światła, czy tam przybliżenia, inni producenci potrafią ukryć już w ramce albo zintegrować w aparacie. Może im po prostu takie wyświetlacze wycięte zostały z lat ubiegłych i musieli Może żyć. im zostały No to wyświetlacze, bo jest ja też powiem szczerze, że wytłumaczenia nie znajduję. no tak, to jest matryca TFT, także możliwe. Wcale bym się nie zdziwił, że gdzieś zalegało. Dobra, wsadzimy te nocze, trzeba wyprzedać. Ale to nie jest jedyna konstrukcja Hua, którą zaprezentowano. Pokazała się też seria Nova 11, która na pierwszych renderach to po prostu zrobiła mi oczu kąpiel, ale już na tych oficjalnych wygląda ciutkę lepiej. Chociaż nadal ten aparat, nie wiem, jest coś takiego w tym aparacie fotograficznym tych smartfonów, co mnie, nie wiem, odstrasza. Ale to Specyficzny, pomysłowo. trochę wygląda jak zamek do drzwi, taki Coś takiego, no podróżny nie z wiem, jest coś, co dziurkami. mnie odstrasza po Trochę prostu. W tak. taki sposób to na mnie działa, ale to mówię o sobie, tak? To jest. Trzy smartfony, żebyśmy uporządkowali. Nova 11, 11 Pro i Nova 11 Ultra. Różnice są naprawdę niewielkie. W podstawce zauważycie na pierwszy rzut oka różnicę, bo to jest jeden aparat z przodu w dziurce, natomiast w pozostałych dwóch to są dwa aparaty również w dziurce, tylko podłużnej, przekierowanej na lewą część wyświetlacza na górę. I to jest główna różnica tak naprawdę chyba pomiędzy nową 11 a pozostałymi. Snapdragon 778 i to jest też procesor, który wpakowali do wszystkich trzech, absolutnie. OLEDowe wyświetlacze również są we wszystkich trzech i to są wyświetlacze te różniące się dlatego, że w podstawce jest 6 i 7, natomiast w Pro i w Ultrze jest 6,78, jeżeli dobrze No może pamiętam. dlatego, że podstawka ma ekran płaski, a pozostałe mają zaokrąglone. Zaokrąglone, tak. I tak naprawdę na to samo wyjdzie de facto. Są identyczne, bo to jest po 4,5 tysiąca mAh. Nie pamiętam w tej chwili, jakie jest z ładowaniem. Już zerknę, 66 watów.
Te wyższe modele mają szybsze ładowanie. Pro i Ultra mają 100-watowe Stówę, ładowanie. stówę, stówę, dokładnie, masz rację. Także jest lepiej. No i tak jak Jacek powiedział, różnią się przed nimi aparatami. Jeszcze jest specyfika tych telefonów pewna. Otóż Nova 11 i 11 Pro występują w dwóch wersjach. Ze szkłem zwykłym, ale też z tym wytrzymałym szkłem chińskim Kunlun, ono się nazywa. Ono jest tam podobno nie do zbicia i w ogóle o super hiper. Wiadomo, znaczy ja, wiesz co, ja widziałem ostatnio testy, tylko te testy są o kant dupy potłuc, dlatego że widziałem testy samego szkła, a nie szkła na telefonie. Jak się testuje samo szkło, to ono może wytrzymać dużo, dlatego że tam się przenoszą obciążenia. Ja chciałbym zobaczyć takie szkło testowane na smartfonie, na wyświetlaczu i zobaczyć, jak wtedy wyświetlacz pod tym szkłem wytrzymuje upadek kuleczki stalowej, tak? A to nie jest to jest przypadkiem to istotne. Szkło, co miał ostatni Mate? Nie. Tak, to jest to szkło, które miał, znaczy miał jedna z wersji. Nasz kolega z Polski zrobił taki test w przypadku Mate'a. Nie było oczywiście testów Nowy 11. Wiesz co, ale on mógł nie mieć Kunluna, dlatego, przepraszam, ci przerwę, mógł nie mieć Kunluna, chyba że rzeczywiście wiedział, że miał, dlatego że te pomarańczowe, o których ja zresztą też pisałem, że mają Kunlun Glass, jedne miały, inne nie miały. Ale wiesz co, on robił test, powiedzmy to chyba sponsorowany, nie chcę tutaj wkopywać, więc okay. Wydaje mi się, że jak to było sponsorowane, to dostał tego Kunluna właśnie do rozbicia, żeby pokazać, okay. Że jest twarde. Tak mi się wydaje, poszukajcie sobie w sieci, tam znajdziecie szczegóły, ja nie będę reklamował, natomiast też nie chcę deprecjonować i mówić, że kolega robił test sponsorowany czy niesponsorowany. W każdym razie pamiętam, że ktoś testował takie. Ja tego szkła nie znam, ja mogę polecić Dragon Traila japońskiego, który wiem, że jest rzeczywiście bardzo dobry, miałem go na bardzo wielu telefonach testowanych i on się świetnie sprawdzał, jeżeli chodzi o zarysowania, bo jeżeli chodzi o upadek, to może nie aż tak dobrze. Natomiast Chińczycy proponują coś nowego, to jest autorskie rozwiązanie. Jestem, powiem szczerze, go ciekaw. A ja jestem sceptyczny, ale mówię, no myślę, że nie będę miał sposobności wypróbować tego szkła na smartfonie Huawei, ale może powiem tak, cena, różnica w cenach pomiędzy zwykłym szkłem a tym Kunlunem jest widoczna, chociaż nie jest duża, bo w Chinach jest na przykład 2150, a 2270, różnica za tą samą pamięć, tylko z różnymi szkłami. No, jeżeli by te telefony były u nas i by była też podobna różnica, to myślę, że już warto zaryzykować tą stówę z groszami i mieć szkło, które chociaż obiecuje trochę więcej. No pytanie, czy rzeczywiście daje. Ale wróćmy jeszcze do samych telefonów, bo jeszcze jest model Ultra, o którym jeszcze dwa słowa muszę powiedzieć, bo on ma znowu, to jest model Pro, ale wzbogacony o łączność satelitarną, która się obecnie zrobiła modna, ale ona u nas nie będzie działać, bo to jest to chińskie Baidu. Tak. I ma inny aparat fotograficzny, bo ma ze zmienną przysłoną 1.4 do 4.0, czyli... No... Adaś, wiesz co, czekaj, ja wybacz, że ci na momencie przerwę, ale miałem to zrobić już za pierwszym razem, jak wspomniałeś. One chyba nie są do. To jest dwustopniowa przysłona po prostu. To nie jest chyba od do, no tylko tak. Dwustopniowa, tak samo jak poprzednio. Ja źle się wyraziłem, byłem tak, to jest zmienna, ale nie płynnie, tak? Tak, to jest skokowo, tak? Są dwa ustawienia przysłony po prostu. Podobnie w poprzednim, nie pamiętam o którym, my o Vivo, o którym chyba mówiliśmy, czy o... Nie, mówiliśmy o Xiaomi chyba. Xiaomi ma tą zmienną też? Tak. Xiaomi, 13. I tam też są po prostu dwa ustawienia przysłony, a nie od do. Bo to tak? Jest płynnie regulowane, to też pamiętajcie. Tak. W którymś Galaxy S też już to było, bez 9 chyba i też było, właśnie skokowo. Bez 9 chyba było, ale widocznie mało marketingowo. Zdarzają się smartfony, w których tych ustawień przysłony jest więcej, czyli na przykład są trzy skoki, tak? Nie pamiętam, czy cztery gdzieś się zjawiły, ale trzy zdaje się były, nie pamiętam w tej chwili w czym. Ale przepraszam bardzo, bo ci przerwałem. Jest rzeczywiście różnica w aparacie. No tak, no i to w zasadzie tyle. No oczywiście są różnice w cenach, ale no to jest tak oczywiste, że nie ma co. Jest bardzo dużo wariantów, ja nie będę gadał o tych cenach. Zajrzyjcie proszę do podlinkowanego newsa, macie tam rozbicie na pamięci i na szkła. Bo... I o jednej rzeczy jeszcze nie wspomnieliśmy, słuchaj, o tym, że Huawei jednak stwierdził, że przedni aparat ma wielkie znaczenie, w związku z tym dali tam we wszystkich wersjach tej nowej 60 megapikseli. Tak, o faktycznie, no. Czy sensownie? Nie wiem. No,
Zobaczymy, mówię, może to trafi do nas, ale no pamiętajcie, że jak trafi do nas, to będzie bez Google'a i bez 5G, więc znowu zostanie niszowym niezasłużenie, ale no jednak, tak? Patrz, Natomiast... miałem ostatnio zapytać właśnie o to, dlatego że nie wiem, czy pamiętacie, mówiliśmy wam, że w Chinach do smartfonów Huawei są produkowane specjalne plecki, które mają dodatkową antenę 5G właśnie, która współpracuje ze Chyba smartfonem. tylko na Chiny to jest, bo... Miałem spytać, czy nie zamierzają przypadkiem wyjść z tym bardziej globalnie i zapomniałem po prostu zadać pytanie, rzeczywiście w polskim oddziale. Wyleciało mi z głowy. Chińczycy przygotowali również Honora, z tym, że to jest taki Honor raczej na oszczędną kieszeń, tak? To jest Honor X8A, który działa z 5G, w odróżnieniu od Huawei, ale to jest niska półka z bateryjką 5000, ładowaniem 22-watowym, LTPS-owym, co prawda, ale TFT wyświetlaczem. W związku z tym jest tam odświeżanie 90 Hz, może się dostosowywać dynamicznie. Rzecz po prostu od taka sobie na rynek popularny, gdzie każdy może kupić, każdy może zobaczyć bez jakichś ogromnych przebojów. A nie wiem, jest 50 megapikseli, tak? I zobacz, tutaj jest coś takiego, że w tej chwili smartfony z najniższej półki i z najwyższej mogą sobie właściwie podać ręce, bo i w jednych, i w drugich jest 50 megapikseli. Za tanie pieniądze masz to samo, co ludzie wydają ciężko zarobioną kapuchę na flagowce. No i tu mamy jaskrawy dowód na to, że to nie megapiksele robią zdjęcie. Tak? To nie jest to samo, moi drodzy. I ja myślę, że wiecie o tym doskonale, ale warto pamiętać, że tutaj sama jakby rozdzielczość matrycy nie wystarczy. No, dochodzi jeszcze cała masa innych czynników, bo poza, nie wiem, wielkością matrycy dochodzi kwestia dodatkowych aparatów, dochodzi kwestia oprogramowania tego wszystkiego przede wszystkim to działało. I optyki, no. I rozmiaru matrycy, wielkości piksela. Kurczę, no, ale macie teraz dowód, to co wiele razy już mówiliśmy od lat, że chrzanić ilość megapikseli, nieważne ile ma megapikseli, ważne jak to robi zdjęcia. Także, no, a różnica jest, słuchajcie, no po prostu taka jak między piciem w sztabnicy, a szczaniem w piwnicy, no, diametralnie. To jest troszeczkę tak, że mnie się również zaczyna coraz bardziej wydawać, że kwestia optyki to też jest kwestia trochę dmuchana. Myśmy się przyzwyczaili jakby używając aparatów tych klasycznych, tak? Do tego, że ta optyka jest bardzo ważna i że te szkła w bardzo różny sposób pracują i każdy ma swoje preferencje i każdy lubi konkretne obiektywy. Ale to też nie szkła konkretnego producenta, tylko konkretne obiektywy. Dobra. Się okazuje, tak, że czasem, kurczę, to nie można bazować na jednym producencie, bo zrobi dobry teleobiektyw na przykład do moich potrzeb, no, ale szeroki spaprza albo odwrotnie, tak? Tak, no a pamiętajcie, w telefonach, no może nie 90, ale 80% roboty to robi oprogramowanie, przetwarzanie tego obrazu. Tak, tak. A nie cała reszta, no. Hardware jest ważny, ale w smartfonach jak nigdy soft jest jeszcze chyba ważniejszy. Są pewne wyjątki, dlatego że u jednych pewne rzeczy wychodzą inaczej niż u innych producentów. Ja nie będę w tej chwili mówił o konkretach, bo to nie o to chodzi, ale od wczoraj na przykład robię zdjęcie jednym smartfonem, co to nie mogę powiedzieć, i robię zdjęcia, które no jakby zwiastują, że coś się zmieni znowu, tak? W tym wypadku rozpiętość dynamiczna, którą daje się sprowadzić do takich wartości, że na zdjęciu zarówno rzeczy rozświetlone, jak i ciemne wyglądają po prostu dobrze. Tak jak do tej pory z HDR-em, tylko HDR bywał nienaturalny. A tutaj wygląda rzecz dobrze na tym smartfonie, którym robię zdjęcia, co nie mogę powiedzieć. Wracając do tego, co w mijających tygodniach. 2ZTE, 1ZTE dosyć standardowy i taki, którego klona już widzieliśmy, i to jest Axon 40 Lite. Na Unisoku T616 i spuśćmy zasłonę milczenia, chociaż on tak, naprawdę tak, nie brzydko wygląda, tak? Fajnie wygląda i to jest wszystko. Tak. I gdyby ktoś go chciał, koniecznie daje się, tak? Tam jest te minimalne 4 giga RAM-u. Jest 128 flesza, ale kurczę, nie polecamy, naprawdę. Jeżeli możecie kupić coś lepszego, nie polecamy. Szczególnie, że to pokazało się to w Meksyku, gdzie kosztuje na nasze ponad 900.
No, nie. Ja wiem, słuchajcie, pamiętajcie, że w Meksyku jest nawet drożej, jeżeli chodzi o elektronikę, niż u nas, ale to aut z tym telefonem naprawdę. Natomiast ten drugi to już robi robotę, bo to jest Axon 50 Ultra. Axon, czyli flagowiec. No i w zasadzie tyle, jak mam jeszcze Ultra w nazwie, no to już w ogóle, panie, daj Pękajcie narody. spokój. Tak, króciutko, bo no, rzecz niszowa, tak. AMOLEDowy ekran 6,67 Full HD, ale ze 144-hercowym odświeżaniem. Główny aparat 64 mega plus dwie pięćdziesiątki, jeden szerokokątny, drugi tele trzykrotne, czyli bardziej portretowe niż takie pełne tele. Do tego łączność satelitarna, ale znowu w chińskim standardzie. Optyczna stabilizacja obrazu Tak, na przykład, właśnie, tak, przy o, aparatach. dokładnie, tak. I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o tego ZTN. Aha, jeszcze szybkie ładowanie 80-watowe, bateria 5000. Ceny na razie jeszcze nie znam. Oto flagowiec z Chin i chyba w Chinach póki co pozostanie, bo na razie tam o światowej dystrybucji mowy nie było. Na dokładkę jeszcze Axon Pada pokazali, ale tu już Was odsyłam do artykułu. Ot, taki typowy tablecik też z baterią 10 000, tak jak ten Vivo, też ze wsparciem dla rysika, 12,1 cala. No i tyle. Zajrzyjcie sobie, bo mówię, trochę egzotyką powiało akurat ZTE, no niestety u nas nie ma takiej porządnej dystrybucji. Wspominamy dwa smartfoniki OnePlusa, chociaż właściwie oba są już znane. Jeden to jest Nord N30 i wyszedł już pod inną nazwą wcześniej. Natomiast drugi to jest Ace 2 Genshin Impact, wydanie specjalne, bardzo fajnie, z ładnymi panienkami, ładnymi chłopcami animowanymi, jak ktoś gra w Genshin Impact, sympatyczna gra RPG i darmowa w dodatku, śliczna na ekranie, jak się ma dobry wyświetlacz, dobry monitor. To warto zobaczyć, tym bardziej, że tam dodatki są. W dodatkach jest chyba wentylator do chłodzenia telefonu, oczywiście pin, naklejki, cuda na kiju. Pokrowce, torebeczki, tak. Rzecz kolekcjonerska i oczywiście limitowana troszeczkę. I właściwie o specyfikacjach nie warto mówić. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do katalogu. I ostatnia rzecz na koniec, i kurczę, wolałbym na koniec jakiś lepszy akcent mieć, a nie taki, który... To ja Dobra. powiem na koniec o lepszym, a ty powiedz, bo ja domyślam się, o czym chcesz Okej, powiedzieć. okej. Ja chcę powiedzieć jeszcze z obowiązku o HTC Wildfire E2 Play. Matko Boska. Na Unisoku T606 z IPS-owym wyświetlaczem 6,82, smartfon z niskiej półki, z ładowaniem 10-watowym, bateryjką 4600. Brawa. I smutek wielki budzi we mnie ten smartfon. Nawet jeżeli ma pamięci, które mówią, że tak, będzie używalny, to nadal budzi we mnie smutek ten No, smartfon. no nie, szczególnie, że ekran 6,82 cala, a rozdzielczość HD plus, jasność do 450 nitów. Biedne HTC, no smutek i żałość, ale to akurat nie do końca musi być produkt tego prawdziwego HTC, bo po prostu HTC od jakiegoś czasu udziela licencji na wypuszczanie pod swoją zacną marką takich produktów. Na szczęście w Afryce może ta fala obciachu do nas nie dotrze. No niestety, smutne. No No to to dawaj coś pozytywnego, bo mi niesmak zostanie po tym wszystkim właśnie, dobra. obojętnym. Ja wiem, czy tak bardzo pozytywne, to może nie, ale takie w miarę pozytywne. Samsung pokazał Galaxy R24, który wygląda jak flagowiec, chociaż oczywiście, jak widzimy po numerku i po froncie, flagowcem nikuku nie jest, ale telefon wyceniono mniej więcej, to jest nieoficjalne, na jakieś 200 euro, czyli niecały 1000 zł, czyli jest cień, bardzo mały, ale jest cień szansy, że u nas będzie 999. I to będzie telefon z ekranem Super AMOLED. Nie podali odświeżania, więc pewnie będzie 60-hercowe, chociaż plotki były, że jest 90. Tego nie wiem. Nic nie mówili w specyfikacji, ale jest Super AMOLED, więc już jest dobrze, a to jest A2, coś tam. Czyli dolna strefa serii Galaxy A, więc jest fajnie. Jasność do 1000 nitów, więc też jak na ten segment zdaje mi się, że przyzwoicie. Znowu, procesora tradycyjnie Samsung nie raczył podać. Podobno Helio G99, więc tak so-so może być. 6,8 RAM-u, więc znowu so-so, chociaż były niepokojące plotki o czwórce. Znowu plotki, na razie oficjalnie nic nie ma. 128 pamięci. No i co najważniejsze teraz, 13 selfie to tam olać.
ale co najważniejsze, jest 50-megowy aparat tylny, niby standard, ale ma optyczną stabilizację obrazu, co jest moim zdaniem bardzo fajne w tej klasie, bo przypominam, to jest dolna strefa Galaxy A. Nie najtańsze, bo to wiadomo, Samsung się ceni, ale jest przyzwoicie. Bateria typowa 5000, 25-watowe ładowanie, to jak na Samsunga z niższej półki, to o Jezu, bo mogliby przecież dać 15, nie? Pozostałe aparaty tylne też są takie sobie, piątka szerokokątna, no to tu powiem szczerze, że dali no, po taniości, mogli dać ósemkę. Ja tak kurczę patrzę na ten design Samsunga i on mi się kurde nie podoba. To jest bardzo fajny smartfon, który wygląda dla mnie jak dupa słonia. Niestety. Nie, ja wiem, że to jest kwestia gustu, także to nie jest odgórna opinia no. jakaś narzucać komuś. Bardzo ładny jest ten kolor seledynowy, natomiast ogólnie ten design, on na renderach się po prostu nie sprawdza. Może gdybym wziął tego smartfona do ręki, to by się go całkiem miło używało, bo irytuje i ten kroplonocz niestety. I, no, nie, front jest tragedia. Nie, no nie, właśnie, jest bardzo szeroka ramka, ale tak poza tym, słuchajcie, jeżeli chodzi o specyfikacje, to wygląda na fajne. No rzeczywiście, najbardziej atrakcyjna jest to optyczna stabilizacja obrazu, jeżeli optyczna AMOLED. Potrzebujecie stosunkowo niedrogiego, ja mówię, bo to też nie będzie niedrogie no, bardzo, no stosunkowo mówię, niedrogiego. no, 200 euro plotki są, no to sobie przeliczcie, dołóżcie faktor polski, czyli no może być 1200 u nas, no co już będzie go czyniło trochę mniej atrakcyjnym, ale nadal jeszcze całkiem znośnym. Ale gdyby był za te 999, no... Wyświetlacz jest całkiem okej. Okay. Z baterią to niestety jak w Samsungach, na dwoje babka wróżyła. Albo będziecie musieli raz dziennie ładować, albo będzie inaczej. Ale to trzeba Ale niestety nie sprawdzić w praniu. To nie mów, bo S23 Ultra wytrzymuje 2 dni spokojnie na luzaku. Także wiesz, czasem im się udaje. No. No to niestety jest to nie zdaje to się kwestia oprogramowania tego, jak to działa. Znaczy właściwie to nie oprogramowania, tylko filozofii systemu w ogóle, filozofii nakładki. W dużej mierze tak, softu, bo sama bateria, no to no 5000 powinno 2 dni chodzić, nie? Jak nie ma to tamto, nie? No ale zobaczymy. Myślę, że będzie u nas ten model, tylko jeszcze polski oddział na razie nic o nim nie mówi. Pokazało się to w Wietnamie póki co. Ja już rzeczywiście jestem ciekaw, powiem szczerze, pierwszych opinii, bo no... Rzecz wygląda na atrakcyjną, jeżeli chodzi o bebechy, jeżeli chodzi o design, wygląd, to mówię, mnie tak średnio podchodzi. Nie patrzeć z frontu. Natomiast jest ok. Ten seledyn mi się podoba, to jest ładne na obrót. Jeszcze jest taki fajny tęczowy, tam on taka, nie wiem, rybia łuska, perła, nawet nie umiem tego nazwać. Takie od turkusu przez róż po błękit, coś takiego, no też fajny kolor. My chyba wyczerpaliśmy temat na ten tydzień, pociągnęliśmy trochę długo, no bo nas przez tydzień nie było, ale mam nadzieję, że za tydzień już się zobaczymy normalnie i będzie trochę szybciej, szczególnie, że powiem Wam szczerze, że tak w ostatnich dniach w branży się jakoś mało dzieje. Tam, wiesz co, to co my dzisiaj zrobiliśmy, to rzeczywiście było bardzo dużo. No Jak bo to na było... nadchodzące lato, to jest całkiem, na wiosnę są, wiesz, te ostatnie duże premiery. Będą również też niedługo kolejne, zbliża nam się majówka, także nie było dzisiaj mało, jak sądzę. Nie wiem, jak wy sądzicie, ale było chyba długo nawet również. Majówkę też tam coś będzie, no to na pewno, bo to już wiem, tylko jeszcze wam nie mogę powiedzieć. Czy będzie fajne? Zobaczymy, ale fani pewnej marki, która ma dużo fanów, na pewno nie będą zawiedzeni, ale o tym to wam opowiemy w majówce. Pozdrawiamy Was serdecznie, dziękujemy, że do nas wpadliście. Jak zwykle zapraszamy za tydzień, no i się żegnamy. Miłego weekendu Wam życząc. Serwus, cześć, na słońce. Uciekajcie, bo się piękna pogoda zapowiada w ten weekend. To prawda. Hej. Co nietypowe. Cześć.